znaczy, że nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. A tu jest jakiś kluczyk, czy co? Tu jest jakiś kluczyk? Tak, masz zapór. Ale gdzie? Jak skręcić kierownicę? A, zapłon, tutaj. Tylko odpalaj na sprzęgle wcięty, bo inaczej nie zadziała. I teraz dobra. Zapłon ma. Hamulce też ma. No idzie, ciągnie to. Dwudziestka piątka, czterosuwie. Słuchajcie, ona ma homologację. To na pewno dla młodego rajdera to idealny sprzęcik. Jak na czterosuwa, nie wiem ile to może mieć koni, pewnie z 15. Zawias macie dobry z kiwaczką. Jakoś to się odpycha, jak prędkości nabierze, to idzie. Ale myślę, że jest mocniejsza od tej, co wcześniej miałem. Na koło z jedynki na pewno wyrwie. Z dwójki też tam na pewno coś pójdzie. Jest zapłon. Na wyprostowanej kierownicy nie widać tego. Chłodzony cieczą. Kierunkowskaz działający, licznik, wszystko. Na początek bardzo dobry sprzęt. Ale na przykład 125 już w dwusuwie to jest już mocna. Jeździłem taką na torze w Lipnie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.